Ojej, no tak dawno tego nie robiłem, że ja w ogóle nie wiem, czy jeszcze potrafię to zrobić. Więc na wszelki wypadek zrobimy to z kolegą po ciemku. Ale była jazda przez całą noc. Zaczynaliśmy po ciemku w duecie, a kończymy w triplecie. Jest jasno i w trójkącie. Zmęczony? Zawsze. To nie najlepiej, bo to jeszcze drugie tyle trzeba pociągnąć. No i dociągnął do końca, już jesteśmy w Czechach. Piątek, godzina która? 11? 10:40, o 11:00. Pokaż panie, jak się składa, to cudo. Nie wiem jak. No taki możesz już jechać. Ciężko się po tym piwie jedzie, nie? Co? No to, jest knajpa, jest mecz, jest piwo. Wygląda, że dojechaliśmy do celu. No dobra, no to zaczynamy nasz wyścig pokoju. No, czyli po prostu tak. Szkoda, że bardziej nie pada, nie? Daleko jeszcze? O, kofola jest! O, to jest ta kofola? No dobra, dwa zające stwierdziły, że trzeba jechać dalej. Oni nadają tempo, więc trzeba się podporządkować. To muzeum jakieś? My generalnie jedziemy na mecz. Panowie, już za pół godziny mecz. Jedziemy na mecz, ale możemy skończyć w barze. Jaracie się? Tak. Masz moc, czy nie? Co, mogę jechać, ja spoko. Ach, jeden z lepszych szlaków w mieście chyba. No, jest coraz lepiej. To już w Modlanach. To jest miejsce docelowe na dziś. No i już mamy sobotę. Co tu się stało, temu misiu? Ja płacę w recepcji za parking, a ten podchodzi i prosi o nikłę z nitką. Pani była równie zdziwiona jak ja. Co się stało? Zepsuło się, oczko mu odpadło. Bordki pękły po walce? Takie jeździ rowerowe, to musiało... Pękły jeszcze po stronie polskiej, jakby coś. To chyba ci się nie nagrywa. Nie? Nagrywa. No kurwa, jak to się... Ci się... Nie wiem. A to był bardzo prestiżowy mecz Pucharu. Corona Cup. Coronavirus Cup. Michael, tell us something about the teams from that game. Yes, the home team is playing in green. No. Now, 10 minutes into the second half, they're already 4-1 up. I predict a home win. You can bet on that. Place your bet now on bet.com. Only one click away. 9 bramek było, jedno udało się zobaczyć, więc to nie jest taki zły wynik. O kurwa! 60 km na rowerku wczoraj wyszło. Dzisiaj pobijemy ten wynik. Samochodem. Jest potencjał, ale z pewnością mniej wybijemy. Tak? Bez litości są ci Czesi. Sobota, godzina 10 rano i już pierwszy mecz. Co to jest za mecz, panie kierowniku? Ty mi powiedz. Gospodarze nazywają się FK Blażim, tak? Tak. No z tego co na tym bojlerze to mi. A goście nie przywieźli ze sobą takiego tego baniaka i nie wiem jak się nazywają. To jest kolejny mecz prestiżowego turnieju Corona Cup. No to o co chodzi z tym pucharem? Co to jest Corona Cup? Corona Cup jest tylko taki puchar w dubie korony. No. I on taki ważny jest? Ważny jest, no co jest, tak bardzo, kręcisz głową, no ważny sorry, jest bardzo ważny, bo jest to jedyny futbol, który gra się. Jak mistrzostwa świąta. Tak, mistrzostwa świąta, mniej więcej to są. O kur... To bardzo ważne zawody, o tym jaka jest ranga, świadczy fakt, że... Na drugą połowę będzie zegar zainstalowany. Nie, że pod koniec meczu, tylko w przerwie się za to wzięli. A no tak, bo oni wyrównali. No dokładnie, w ostatniej akcji. Gospodarze wyrównali w ostatniej akcji przed przerwą, to tablica z wynikiem wjechała. Ale system. Najważniejszą rzecz, akcję meczu przegapiłeś. No. Postawienie tablicy, tak? Zauważyłem, widzę takie szczegóły, na zdrowie. Oj Jezus. No, to nie był zwykły mecz. O kurwa! Co teraz? Teraz browar. To miejsce może być dzisiaj zamknięte. Co? Co może być zamknięte? Teraz będziemy zwiedzać, jak to się nazywa? Żatec. Bardzo malownicza miejscowość. Dobra, podobno. Ja myślę, że wiecie gdzie. Chodźcie, pójdziemy najpierw zjeść, co? No. Panom się tak spodobało miasto, że aż suweniry kupili. Co tam kupiłeś? A takie cztery. Magnesy? I zobacz, z baronową jest jeden magnes.
Wiesz, baranowa. Uwaga, jeszcze idziemy zobaczyć widok. Ten widok grał w wielu filmach. A, bo to jest miasto filmowe, właśnie. W wielu filmach. Żatec wystąpił i to pewnie było tu wszystko. To musiało być tu. Nie no, chyba jakieś pornole tu grali. No i tyle zwiedzania było. Kolejny mecz Corona Cup. To dopiero było meczycho. O kur... Bramka była ładna. Bardzo ładna była bramka. O, żeż, kurwa! Sędzia był dobry. Sędzia by to był najlepszy. Liniowi byli najlepsi. To sprawdźmy, czy był spalony, czy nie. Dobra, to jedziemy na kolejny mecz. No i się zrobiła niedziela. Dobra, co tam się wczoraj działo? Byliśmy na meczu trzecim. A mieliśmy być dzisiaj na rekonstrukcji bitwy. Mieliśmy. Miała być rekonstrukcja bitwy z roku 1426. Robimy rekonstrukcję wczorajszej wycieczki rowerowej. Bez roweru, bez roweru. Ale może się zgadzają, posiłki się zgadzają, więc jest okay. Coś czuję, że jeszcze dużo się wydarzy w tym meczu. Było 0-0. No i co? Zajebiście. Ależ to było meczycho. Już koniec? Co potem? Coś mi się kojarzy, że w teatrze byliśmy. Nie byliśmy w teatrze? No bo w teatrze byliśmy. Byliśmy w teatrze chyba, a po teatrze poszliśmy na jedno piwo. Bo nas zaproszono. Wyszli bez płacenia. Tak nas zaprosili, że nie wzięli pieniędzy. Tak lubimy w gości chodzić. Dzisiaj jedziemy jedną z najładniejszych ścieżek w Europie podobno. O, piękne. Ale zapachy, szkoda, że zapachów się nie da przekazać. To oczyszczalnia? Oczyszczalnia ścieków. Chyba musisz założyć kartofliska travel, bo powiem ci, że jest potencjał. Jaka by ta trasa nie była, to seteczkę dzisiaj machniem, nie? Ale co to z kieszego? Tego co w teatrze wczoraj. Co? No jaki ma przejazd? No, że droga się kończy tam. Zatem tędy jechać ulicą i potem się dojedzie na przejazd. Na. No dawaj. Mniam, mniam. Ja byś zaczął jeść, wiesz, bo tak żeś śmiechy, chichy, masz nasz podśmiechujki, ale nie zacząłeś. Ja ci to podtrzymam. Nie. No i jak? To nie moje. No weź. Ja na diecie. Ta-da. Tak wygląda, proszę państwa, klasyczne zdymadło. Masarykowo zdymadło. Szybka lekcja czeskiego. Zdymadło to... Śluza. Śluza? Czy zapora? Na pewno wiele razy w życiu wam się przyda ta informacja. No i dotarliśmy do mojej ulubionej czeskiej miejscowości Żydowice! Czego słyną Żydowice? No z piwka oczywiście. Browar tu jest, no przecież wszyscy wiedzą. Jest tu kto? No jest nieczynny, wiecie? Nie, czynny, chodź. Kurde. Żydowice słyną również z pięknego stadionu. No, to nie było zwykłe latanie dronem, ale bo gdzieś będzie, uciekł! Ale to będzie też niezwykła akcja poszukiwawcza. Tak. Tak. Gdzieś spierdzielił, no. Gdzieś ten dron spierdzielił i wylądował na polu. Jak to się stało? Tego nie wiadomo. No gdzieś tu będzie. Gdzieś niedaleko. Gdzieś tutaj ma być. Panie dronie. Ale kurde, jak on dziwnie uciekł, no. Masz? No piękne lądowanie. Kapitalne, jak się podobało lądowanie? Zajebiste. Nauczysz mnie proszę. Jest szansa, że on będzie działał? Tak, oczywiście. No startuj i leć dalej. A teraz jeszcze większe emocje będą, tak? Tak będą. Jest przy szukaniu drona. Kolejny mecz Corona Cup. Zespół o nazwie SK Sahara Wedomic. Piękny herb mają. Chyba to jakiś wielbłąd jest, no. No i trafił nam się kawał meczycha, nie? 90 minut, pełna profeska. Co tam się działo? No ładnie wyrzucił, bardzo ładnie wykonany aut. Grali ładnie, tak? Bardzo. Jest szansa coś spierdzielić.
No! Udało się! To był mecz chyba dwóch najgorszych zespołów tego Corona Cup całego. No i na deser najładniejsza bramka tego weekendu. Pyk! Jaki wynik był w ogóle? Nie wiem, ale Legia strzeliła na 2-0. No i zaczynamy mój ulubiony dzień weekendu, poniedziałek! A dzień zaczynamy oczywiście od wycieczki rowerowej, a jak? Ale spokojnie, oszczędzimy wam tego. Jak ktoś nie ma co robić i byłby zainteresowany naszą rowerową eskapadą, to ja zapraszam na mój drugi kanał, Burdel na kółkach, link w opisie, o! No dobra, nie ma co przesadać z tym rowerem. Idziemy, bo jeszcze jeden mecz trzeba odbębnić. To będzie mecz Ligi Drugiej. Wielkie derby, Hradec Kralove, Pardubice. Programy tu były, jakbyście chcieli? Tak? A. To nie chcemy. Nie. A jak wygląda futbol w czasach epidemii na drugiej czeskiej lidze? Podobno sprawdzali temperaturę. Nie wiem, bo ominąłem ten punkt. Mi ominęli sprawdzenie biletu, więc może się zdarzyć. No. Ale temperaturę mi podobno sprawdzili temperaturę, bo jak wygląda sprawdzanie temperatury, to... Chyba w jakimś kluczowym miejscu żeśmy usiedli. Tu jakaś oprawa jest przygotowywana. Chyba my tu wpierdzielamy kiełby. Co? Niezły mecz. 0-0. 0-0. Kto by się spodziewał w drugiej lidze 0-0. Pirotechnika była po raz pierwszy na tym wyjeździe. Może im wiało trochę. Ale generalnie dało radę to oglądać. Ale generalnie ja zawsze będę polecał Ligę Czeską. Nieważne jaki poziom meczu. Ta otoczka dookoła jest fajna. Więc jeżeli ktoś ma możliwość, to ja polecam bardzo. Ja nie wiem, czy będę polecał, bo mam wrażenie, że przez ten weekend przytyłem ze 5 albo 6 kilo. To jest efekt uboczny. Ale co tam, ale co tam. Mój dietetyk nie ogląda tych filmików. No dobra, nie mam dietetyka.